Dziś będziemy kontynuować tematykę z poprzedniego filmu i powiemy sobie o szatach liturgicznych, które zakładają biskupi. I myślę, że po obejrzeniu tego filmu będziecie w stanie nie tylko odróżnić diakona od kapłana i od biskupa, ale będziecie w stanie także odróżnić biskupa od arcybiskupa, od metropolity czy od patriarchy, a nawet będziecie w stanie określić, jakie nosi imię. Biskup, podobnie jak diakon czy kapłan, nosi rasę. Jest to długa, sięgająca kostek szata w kolorze czarnym z długimi, szerokimi rękawami. I nasuwa się do takie pytanie, skoro każdy duchowny ma prawo nosić taką szatę, to w jaki sposób odróżnić, czy jest to diakon, kapłan czy biskup? I żeby móc to ocenić, wystarczy spojrzeć, co nosi taki duchowny na piersi. Jeżeli nie nosi nic, to najprawdopodobniej jest to diakon. Jeśli nosi krzyż, to jest to kapłan. Jeśli zaś nosi medalion z wizerunkiem Matki Bożej, to jest to biskup. Ten medalion nosi nazwę Panagija, co z języka greckiego oznacza Przenajświętsza. Tak określana jest Matka Boża, której wizerunek widnieje na medalionie. W przypadku, gdy dany biskup jest jednocześnie głową lokalnej cerkwi, to będzie nosił dwie Panagije, jedną z Matką Bożą, zaś drugą z wizerunkiem Chrystusa. Kolejnym elementem szat noszonych przez biskupa jest nakrycie głowy, które nazywamy kłobukiem. I tu taka uwaga, biskupów cerkwi prawosławnej wybiera się spośród mnichów, ponieważ każdy biskup jest jednocześnie mnichem, to wpływa to na szaty, które nosi. I tak właśnie jest z kłobukiem. Jest to nakrycie głowy, które noszone jest przez mnichów, a ponieważ biskupi są jednocześnie mnichami, więc oni również noszą kłobuki. W przypadku, gdy mamy przed sobą po prostu biskupa, któremu nie nadano żadnej dodatkowej godności, to jego kłobuk nie ma żadnych dodatkowych elementów, jest taki sam jak u każdego mnicha. W przypadku jednak, gdy biskupowi nadano godność arcybiskupa, to wtedy na jego kłobuku pojawia się krzyżyk. Natomiast w przypadku głowy lokalnej cerkwi kłobuk ma kolor biały. Kolejnym atrybutem biskupa jest posoch. Symbolizuje on laskę pasterską. Biskup jest jak taki pasterz, który pasie owce, przy czym jego owcami są wierni w powierzonej mu diecezji. Na ręku biskupa możemy też często zobaczyć czotki. Czotki to taki sznur modlitewny, zrobiony ze sznurka z szeregiem małych węzełków. Czotki wykorzystywane są w prawosławiu do odmawiania modlitwy jezusowej. Kolejną szatą noszoną przez biskupa jest długi płaszcz spinany u góry i u dołu. Nazywamy go mantią. Mantia w kolorze czarnym noszona jest przez mnichów. Z kolei biskupi oraz arcybiskupi noszą mantię w kolorze fioletowym. Metropolici noszą mantię w kolorze niebieskim, a patriarchowie w kolorze zielonym. Przy czym głowa lokalnej cerkwi ma prawo nosić mantię zieloną nawet wtedy, gdy nie ma tytułu patriarchy. I możemy to zobaczyć na przykładzie polskiej cerkwi. Głową PAKB, czyli Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, jest metropolita Sawa. I jako metropolita nosi najczęściej mantię w kolorze niebieskim. Czasami jednak zakłada również mantię w kolorze zielonym. Ma do tego prawo jako głowa lokalnej cerkwi, pomimo iż oficjalnie nie nosi tytułu patriarchy. O stopniach kapłańskich oraz o godnościach nadawanych biskupom, takich jak arcybiskup, metropolita czy patriarcha, opowiemy sobie w oddzielnym filmie. Mantia ma u góry wszyte dwa prostokąty, które nazywamy po cerkiewno-słowiańsku skryżalami, czyli tablicami. Symbolizują one Stary oraz Nowy Testament. Z kolei te paski, które widzimy poniżej, symbolizują źródło. Wskazują one na to, że mowa biskupa, poprzez którą naucza on powierzonych mu wiernych, powinna mieć swoje źródło w Starym i Nowym Testamencie, symbolizowanym przez wspomniane wcześniej tablice. U dołu mantia ma dwie kolejne tablice. Na każdej z nich widnieje litera z alfabetu w języku cerkiewno-słowiańskim i to, jakie tam są litery, nie jest oczywiście dziełem przypadku. Jeśli chodzi o tę tablicę, którą widzimy po lewej stronie, patrząc z punktu widzenia osoby spoglądającej na mantię, to umieszczana jest tam pierwsza litera słowa, która określa godność nadaną danemu biskupowi. Jeżeli jest to biskup, któremu nie nadano żadnej innej godności, to wówczas w tym miejscu zobaczymy literę je, która jest pierwszą literą od słowa jepiskop, czyli biskup. Jeżeli będzie to arcybiskup, wówczas w tym miejscu zobaczymy literę a, będącą pierwszą literą słowa archiepiskop, czyli arcybiskup. W przypadku metropolity będzie to litera M, jak mitropolit, czyli metropolita, zaś w przypadku patriarchy litera P, jak patriarch, czyli patriarcha. I w ten właśnie sposób wierny, patrząc na samą mantię, jest w stanie określić, kim jest biskup, którego przed sobą widzi, jaką nadano mu godność. Na przykład w tym przypadku widzimy mantię fioletową, co wskazuje na to, że mamy przed sobą albo biskupa, albo arcybiskupa. Aby dowiedzieć się, którego z nich, należy zerknąć na dolną lewą tablicę. Widzimy tam literę J, czyli mamy przed sobą biskupa. Zerkamy jeszcze na kłobuk. Na kłobuku nie widzimy krzyżyka, a więc na pewno jest to biskup. Pozostaje jeszcze kwestia jego imienia. Zerkamy na prawo dolną tablicę i widzimy tam literę P, która jest pierwszą literą od imienia Paweł, czyli Paweł. I w ten właśnie sposób ustaliliśmy, że mamy przed sobą biskupa Pawła. Z kolei w tym przypadku również widzimy mantię fioletową i znów nie wiemy, czy to jest biskup, czy arcybiskup. Zerkamy więc na dolną lewą tablicę i widzimy tam literę A. I już wiemy, że jest to arcybiskup. Na drugiej tablicy mamy literę I, która jest pierwszą literą w imieniu Jakob, czyli w języku cerkiewno-słowiańskim Jakub. Do tego krzyżyk na kłobuku potwierdza, że widzimy arcybiskupa. I jest to arcybiskup Jakub. Tutaj natomiast widzimy mantię w kolorze niebieskim, a więc jest to metropolita. Na dolnej lewej tablicy widoczna jest litera M, co potwierdza, że jest to metropolita, natomiast z drugiej strony litera S, co z kolei nam mówi, że jest to metropolita Sawa. Tutaj widzimy mantię w kolorze zielonym, a więc jest to patriarcha. Potwierdza to litera P u dołu. Z drugiej zaś strony mamy literę K, która wskazuje nam na imię Kiril, czyli Cyril. Jest to więc patriarcha Cyril. Podczas nabożeństwa biskup używa swego rodzaju laski, którą nazywamy żezłem. Żezł u góry zakończony jest krzyżem oraz dwoma wężami po bokach, co symbolizuje zwycięstwo nad szatanem. Otoczony jest kawałkiem materiału, które nazywamy sułokiem. W przypadku głowy lokalnej cerkwi żezł jest pozbawiony sułoka. Jeżeli chodzi o szaty nakładane przez biskupa podczas liturgii, to zakłada on podsakosnik, który jest odpowiednikiem podryznika u kapłana i symbolizuje dokładnie to samo, czyli czystość duszy. Dlaczego u biskupa nazywamy tą szatę inaczej niż u kapłana? Ponieważ w przypadku biskupa wkładana jest ona pod inną biskupią szatę, którą nazywamy sakos. Na nią z kolei zakłada się omoforion, który symbolizuje owieczkę. I tak jak pasterz, który pasie owce, jeżeli jedna z nich się zgubi, to potem idzie po nią, a gdy już ją znajdzie, to wkłada ją sobie na ramiona i niesie z powrotem do stada. I tak samo biskup powinien dbać o swoje owieczki, czyli powierzonych mu wiernych i w razie potrzeby zbłąkane owieczki sprowadzać z powrotem do stada. Omoforion dla biskupa jest tak samo ważny jak epitachil dla kapłana. Bez niego biskup nie może sprawować sakramentów. Biskup, podobnie jak diakon czy kapłan, zakłada również poruczy, czyli narękawki, które symbolizują więzy, którymi skrępowany był Chrystus. Podobnie jak kapłan, nosi też epitrachil, który wkłada pod sakos. Zakłada również palicę, która symbolizuje miecz duchowy. Na głowę biskup zakłada mitrę. Podobną mitrę może zakładać również kapłan. Jest ona wówczas u niego formą nagrody za wysługę lat. W przypadku biskupa mitra jest zakończona krzyżykiem, natomiast w przypadku kapłana mitra jest bez krzyżyka i w ten sposób możemy je od siebie odróżnić. Zatrzymując się w różnych miejscach w cerkwi podczas nabożeństwa, biskup staje na tzw. orlec, czyli orzeł. Ma on kształt koła i widnieje na nim wizerunek orła szybującego nad miastem. Ma to symbolizować władzę biskupa nad powierzonym mu miastem, diecezją. Tak jak orzeł rozpościera swoje skrzydło nad miastem w geście opieki nad nim, tak samo biskup opiekuje się powierzonymi mu wiernymi. Kolor szat zakładanych przez biskupa, podobnie jak w przypadku diakona i kapłana, jest uzależniony od tego, jakie wypada danego dnia święto. Na koniec spójrzmy jeszcze raz na całość szat biskupa. Pomiędzy poszczególnymi krajami mogą występować pewne niuanse, pewne lokalne różnice. Oczywiście nie sposób ich omówić wszystkich w jednym filmie, więc powiemy sobie tylko o kilku z nich. Na przykład w Rosji głowa cerkwi nosi nakrycie głowy, które różni się od tych, które noszą inni biskupi. I to nakrycie głowy nazywamy kuką. Charakteryzuje się tym, że ma taki półokrągły kształt, krzyżyk na górze i wyszyte wizerunki aniołów po bokach. Jest to nakrycie głowy specyficzne tylko dla cerkwi rosyjskiej. Z kolei patriarcha Rumunii nosi nie tylko biały kłobuk, tak jak inne głowy lokalnych cerkwi, ale w ogóle cały ubrany jest na biało. I to z kolei jest specyfika cerkwi rumuńskiej. Na Ukrainie i w Rosji nie tylko głowa cerkwi, ale każdy metropolita nosi biały kłobuk. Z kolei w Grecji biały kłobuk nie występuje w ogóle. Tego typu różnic jest dużo więcej. Wynikają one z tego, że prawosławie, wszędzie tam gdzie dociera, dostosowuje się do lokalnej kultury i tworzy taką regionalną specyfikę, co się wyraża właśnie w tego typu różnicach. Stanowi to ataki pewnej różnorodności, o bogactwie prawosławia. Wiara jednak zawsze i wszędzie jest taka sama.